14 stycznia wspominamy błogosławionego Piotra Dondersa, prezbitera. Piotr Donders urodził się 27 października 1809 roku w Tilburgu w Holandii w rodzinie Arnolda Dondersa i Petronelli von den Breckel. Ze względu na trudną sytuację materialną nie mógł chodzić do szkoły, musiał pracować w fabryce. Jednak dzięki pomocy duchownych z parafii Piotr w wieku 20 lat mógł rozpocząć naukę w seminarium. 5 czerwca 1841 roku przyjął święcenia kapłańskie. Przełożeni skierowali go do pracy na misjach w holenderskiej kolonii w Surinamie, w Ameryce Południowej. Piotr przybył tam we wrześniu 1842 roku i niezwłocznie podjął pracę duszpasterską. Jego praca polegała na docieraniu do pracowników plantacji położonych wzdłuż rzek, głoszeniu im Ewangelii i sprawowaniu sakramentów. W swoich listach wielokrotnie dawał wyraz oburzenia z powodu brutalnego traktowania ludności afrykańskiej, zmuszanej do niewolniczej pracy. W ciągu 8 lat ochrzcił około 1200 osób. Podczas epidemii w roku 1851, angażując się w pomoc cierpiącym, sam padł ofiarą choroby. Zanim wrócił do zdrowia, podjął na nowo wysiłki duszpasterskie. W 1856 roku został przeniesiony do Batawii, gdzie mieszkało około 600 trędowatych. Z krótkimi przerwami pracował wśród nich do końca swojego życia. Sam próbował ich leczyć, nie mogąc liczyć na pomoc ze strony władz. Dzięki nieustannym wysiłkom udało mu się poprawić warunki życia podopiecznych. Kiedy w roku 1866 do Surinamu przybyli na misję redemptoryści, Piotr Donders poprosił ich o przyjęcie do zgromadzenia. Rok później złożył pierwsze śluby zakonne. Swoją uwagę skierował odtąd w stronę Indian. Nauczył się ich języków, a potem zaczął przekazywać im prawdy wiary. W roku 1883 wikariusz apostolski, chcąc mu ulżyć w ciężkich obowiązkach, przeniósł go do Pamarimabo, a następnie do Koronie. Jednak 2 lata później Piotr wrócił do Batawii. W grudniu 1886 roku zaczął chorować. Zmarł 14 stycznia 1887 roku w Batawii, obecnie Dżakarta, w Indonezji. Został pochowany w katedrze świętych apostołów Piotra i Pawła w Paramaribo, stolicy Republiki Surinamu. Kiedy sława jego świętości rozszerzała się poza granice Surinamu i rodzinnej Holandii, rozpoczęto jego proces beatyfikacyjny. Do grona błogosławionych włączył go święty Jan Paweł II 23 maja 1982 roku. Obecnie trwa jego proces kanonizacyjny. Módlmy się. Boże, który przez błogosławionego Piotra objawiłeś swoje miłosierdzie względem trędowatych, spraw łaskawie za jego przykładem i wstawiennictwem, abyśmy pełniąc posługę względem naszych braci, służyli Tobie samemu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.